Nagle się okazuje, że to tak naprawdę nie pieniądze w życiu są najważniejsze. Nie wiem, do 40, do 45, do 50 pracuję, a później już odpoczywam. Okazuje się, że po pół roku im się nudzi, pracują do śmierci. Coś w wieku 20 lat zrobiłbym inaczej, być może w ogóle by mnie tu nie było. Może zabrzmi to trochę dziwnie, ale zawsze zastanawiało mnie, jak i w ogóle dlaczego ludzie zostają miliarderami. Co nimi kieruje? Bo jeśli ktoś z was ogląda mnie dłużej, to zna mniej więcej moje podejście do pieniędzy. Mają one być narzędziem do osiągania swoich prawdziwych życiowych celów, a nie celem samym w sobie. No i pojawia się pytanie, jakie kurde trzeba mieć cele, żeby potrzebować do ich spełnienia miliarda złotych. Jak byłem jeszcze takim małym szczylem i zdałem dopiero maturę, to przeczytałem książkę 4 godziny tydzień pracy i ustanowiłem sobie taki bardzo konkretny próg oszczędności i pasywnego miesięcznego dochodu, po osiągnięciu którego zluzuję i przejdę na taką jakby emeryturę i po prostu będę odcinał tikety z tego, co już zbudowałem. Moim takim celem wtedy było posiadanie 2-3 mieszkań, których wynajem opłacałby mi koszty moich podróży i różnych hobby i hiperfiksacji. Myślałem, że moje podejście do kasy jest takie unikatowe, takie wyjątkowe, dopóki nie poznałem Rafała Brzoski, czyli twórcy Imposta i człowieka o majątku ponad 3 miliardów złotych. Powiem tak, to jest podstawowa pułapka, zwłaszcza wśród młodych ludzi, bo takim też byłem kiedyś. Też mi się wydawało, że będę tak długo pracował, aż będzie mnie stać, nie wiem, na własne mieszkanie, własny samochód, brak kredytów, no i może coś odłożę, żeby móc na przykład podróżować i poznawać świat. Prawda jest jednak bardziej brutalna, mianowicie w większości przypadków, jeżeli już osiągamy jakiś sukces, nieważne czy jest to sukces biznesowy, artystyczny, czy po prostu zawodowy, to nagle się okazuje, że po pierwsze nasze ambicje idą w górę, zarówno te, co chcemy osiągnąć w życiu, ale też finansowe. Zahaczałem o ten temat w filmiku, który wrzuciłem tydzień temu. Człowiek jest zwierzęciem stworzonym do pracy, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego, jeżeli się przepracowujemy z myślą, że no jeszcze tylko zarobię tyle, skończę ten projekt i wtedy dopiero wezmę się za swoje zdrowie, zacznę chodzić na siłkę i będę taki zbalansowany, to się nigdy nie stanie. Dlaczego? Zamieniamy marzenie o mieszkaniu, gdy już mamy to mieszkanie, zamieniamy na marzenie o domu, potem o domu z ogrodem, a potem rzeczywiście ta stabilizacja finansowa, gdy już przychodzi, to nagle się okazuje, że to tak naprawdę nie pieniądze w życiu są najważniejsze. W większości przypadków zaczynamy pracować, by osiągać własne ambicje zawodowe. Jedni marzą o tym, by dostać się na okładkę Forbesa, ktoś inny, by dostać Nobla, ktoś jeszcze inny, by dostać Oscara. I tak naprawdę to ambicje wyższego rzędu zaczynają napędzać nas i nawet jak sobie wyznaczamy granice, że nie wiem, do 40, do 45, do 50 pracuję, a później już odpoczywam, to wiele osób, nawet próbując tak robić, nagle, czyli nie wiem, osiąga sukces, sprzedaje swój biznes, okazuje się, że po pół roku im się nudzi i zaczynają zakładać nowy biznes, podejmować nowe wyzwania. No i niestety często kończymy tak, że ci najbardziej aktywni zawodowo kończą w wieku 80 albo tak jak w Stanach Zjednoczonych, często po 90 albo pracują do śmierci. Więc nie ma czegoś takiego jak ściśle określony moment, w którym pracujemy i przestajemy pracować. Wszystko zależy od naszych ambicji osobistych. Ale tak jak powiedział pan Rafał wcześniej, w pewnym momencie pieniądze przestają być celem, a na pierwszy plan wysuwają się inne ambicje. Zanim przeprowadziłem tę rozmowę, to poczytałem parę wywiadów z innymi grubymi rybami i zauważyłem pewną zależność. Naprawdę sporo miliarderów i właśnie ludzi sukcesu traktuje swoją działalność jak taką grę komputerową, nie wiem, jakiś Clash of Clans. A to tutaj zatrudnię nowe 100 osób, a to tutaj postawię nową fabrykę, a tam zacznę ekspansję na nowy rynek zagraniczny. I celem takiej gry nie jest już tylko zdobycie jak największej liczby monet, bo już ich więcej nie potrzebujemy, tylko właśnie chodzi o samą grę, o ten element rywalizacji, o ten element ambicji kolejnych i sprawdzania swoich limitów. Bo coś, kurde, trzeba z tym życiem robić, a ile się można wylegiwać na Bahamach. Pomyślałem, że pójdę o krok dalej i zanim spotkałem się z Rafałem Brzoską, to spytałem was na Insta, o co chcielibyście zapytać miliardera, gdybyście mieli taką okazję. Wybrałem więc najciekawsze pytania, a jednym z nich jest, jakie cele i ambicje w ogóle ma miliarder? Jakby co osiągać, gdy niewiele już więcej zostało do osiągnięcia? Jeżeli mamy tylko w miarę określony poziom konsumpcji, który nas satysfakcjonuje i daje nam bezpieczeństwo, to rzeczywiście bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że zaczynamy pracować tak naprawdę na coś więcej. Ja wyznaczyłem sobie cel, by Paczkomat InPost był takim produktem, który zawojuje nie tylko nasz rynek polski, ale też rynki zagraniczne. Marzyło mi się o jednym rynku zagranicznym. Dziś jesteśmy obecni na 9 rynkach zagranicznych, oczywiście na różnych etapach rozwoju.
rozwoju i nie wszędzie paczkomat jest jeszcze synonimem najwygodniejszej formy dostawy, najszybszej, najtańszej i najbardziej zielonej, ale rzeczywiście moje dzisiejsze marzenie to stworzenie pierwszego polskiego produktu, który tak jak iPhone jest utożsamiany z Applem, Spotify liderem w zakresie streamingu muzyki, a Netflix streamingu wideo, tak chciałbym, żeby paczkomat InPost był synonimem zadowolonych klientów i takiego love brand, które udało się stworzyć w Polsce, ale teraz największy challenge jest stworzyć to samo na innych rynkach i to jest moje marzenie. Na razie nie mówię o atakowaniu Ameryki, mówię o Europie i pewnie jeżeli nam się uda osiągnąć taki sukces w Europie, to będziemy marzyć o tym, żeby to samo powielić w Stanach Zjednoczonych i to jest właśnie ta esencja podwyższenia sobie poprzeczki. Jak miałem te 17 lat, to były osoby w moim środowisku, które mi dosyć imponowały. Czasem to był jakiś młody przedsiębiorca albo jakiś, nie wiem, tata mojego znajomego i tego typu osoby. I jako człowiek z natury ciekawy świata, często zadawałem takim swoim autorytetom pytania w stylu jak doszły do swojego sukcesu, jak powielić ich ścieżkę, jak poradzić sobie w życiu i nie popełniać głupich błędów. Zwykle odpowiedzi mnie rozczarowywały, bo liczyłem na jakiś taki przepis, tutorial od A do Z, jak po kolei zbudować działający biznes albo jakich błędów życiowych unikać i nigdy czegoś takiego nie dostałem. Zwykle były to jakieś odpowiedzi w stylu spoko, rozgarnięty jesteś, poradzisz sobie, no generalnie tego typu nic nie dające ogólniki. Myślałem nawet, że może taki 40-latek jest już tak daleko w swojej karierze, że po prostu nie pamięta, czego właściwie może potrzebować nastolatek i w sumie czego on sam potrzebował, kiedy był jeszcze takim kaszojadem. Zadałem więc podobne pytanie Rafałowi Brzosce. Po pierwsze, nie boimy się ryzyka. Ryzyko nie może nas paraliżować. Ono jest wpisane w to, co robimy. Zawsze. I jest nieodłącznym elementem tak naprawdę tego wszystkiego, co robimy. Dwa, bądźmy zawsze pracowici, szanujmy innych, słuchajmy innych i obserwujmy otaczający nas świat. To otaczający nas świat daje nam rozwiązania, pomysły na coś, co ten świat potrafi zmienić i tak było z moim sztandarowym produktem, czyli z automatem paczkomat, który udało się wymyśleć, zmienić, dostosować do realiów polskiego rynku, tylko i wyłącznie dlatego, że właściwie zaobserwowaliśmy zmiany, które na tym rynku postępują na terenie całego świata. No i taka zdolność, o którą naprawdę często trudno, czyli cały czas podnosimy sobie poprzeczkę. Jeżeli osiągniemy ten sukces, który chcieliśmy osiągnąć, osiągajmy kolejne, wyznaczajmy sobie nowy cel, pracujmy często ciężej, ale też satysfakcja z osiągnięcia trudniejszych celów jest znacznie lepsza. Nie wiem, czy też tak macie, ale często patrzę na swoje życie wstecz i widzę masę różnych błędów, których mogłem tak łatwo uniknąć, masę straconych pieniędzy i szans, których nie dostrzegałem, gdy było na to pora. Aż chciałoby się tak wziąć wehikuł czasu i wszystko ponaprawiać i stworzyć taką perfekcyjną wersję swojego życia. Tylko czy rzeczywiście by takie było? Przecież wiadomo, jak się zwykle kończą filmy, gdzie ktoś próbuje manipulować biegiem czasu. Zawsze jestem zdania, kocham film Efekt Motyla, polecam wszystkim. Naprawdę, jeżeli coś nam się w życiu nie udało kiedyś, to uwierzcie mi, jest to po coś. Jest to po to, żeby wyciągnąć z tego jakąś lekcję. Lekcję, która zaprocentuje w przyszłości. Oczywiście, jeżeli się uczymy na własnych błędach i nie powielamy ich. Więc wszystko to się wydarzyło z jakiegoś powodu. I być może, gdyby się wtedy nie wydarzyło, albo coś w wieku 20 lat zrobiłbym inaczej, być może w ogóle by mnie tu nie było. Być może moja kariera zawodowa potoczyłaby się zupełnie inaczej. Więc naprawdę, nie żałujcie tego, co było, nie żałujcie utraconego czasu, on po coś został utracony. Patrzcie zawsze do przodu, gdzie chcę być, gdzie chcę dążyć i jak uczyć się na porażkach swoich, ale też innych, bo to pozwala nam unikać naszych własnych porażek, więc nie ma co rozpatrywać przeszłości. Być może by nas tu nie było, gdybyśmy zrobili coś inaczej w przeszłości. Jeśli czujecie taki niedosyt i chcielibyście posłuchać sobie więcej rad od osób, które osiągnęły obiektywnie ogromny sukces, to mam super wieści. Nie wiem, czy wiecie, ale na tym kanale jakieś 50% filmików jest niepubliczne i nie musicie płacić na żadnym Patronite, żeby mieć do nich dostęp. Są w 100% darmowe, bo są po prostu częścią darmowego programu doradztwa zawodowego, który w 20 dni może Wam pomóc znaleźć taką głęboko spełniającą ścieżkę kariery. Znajdziecie tam porady od psychologów, socjologów, doradców zawodowych, rekruterów, ale też właśnie różnych posłów, przedsiębiorców i prezesów naprawdę dużych firm. I to wszystko w 100% za free. Więc jeżeli chcecie zacząć rok na takiej pełnej p***ie, to polecam dołączyć. Będzie to taki solidny zastrzyk wiedzy i kop do działania, mam nadzieję. Zapisać się możecie tutaj na górze albo w opisie filmu. No i dzięki, że jesteście i że tworzycie ze mną ten kanał. I widzimy się za tydzień, a w międzyczasie też polecam Wam obczaić mój ostatni filmik, który poniekąd kontynuuje trochę tam dzisiejszą rozkminę. Do zobaczonka. I w ogóle, jeżeli macie jakiś pomysł na filmik i sugestie, to koniecznie piszcie w komentarzu.